Nowe możliwości, nowe kwalifikacje, specjalizacja konserwator urządzeń dźwigowych. Projekt realizowany jest, tak jak wiemy, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet 9 i działanie 9.2 podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Realizujemy ten projekt, czyli my, Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, wspólnie z partnerem, czyli z Polskim Stowarzyszeniem Producentów Dźwigów. Ten projekt będziemy realizować do 2012 roku. Rozpoczęliśmy realizację w grudniu 2010 roku. Wartość projektu 862 150 zł, w tym z Unii otrzymamy 752 225 000 zł i z groszami jeszcze. Wkład miasta to jest kwota 109 900. I teraz widzimy cele ogólne projektu. Jest to modernizacja oferty szkolnictwa zawodowego, cel dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy, o czym już mówiłam. Zaprojektowanie modelu kształcenia dla branży dźwigowej, dlatego że w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego takiego zawodu typowego nie ma, nie było, i natomiast potrzeby w tym zakresie, potrzeby kształcenia, potrzeby zdobycia wiedzy są olbrzymie. I tu jest celem ogólnym, jest jeszcze utrzymanie nowej specjalizacji konserwator urządzeń dźwigowych w ramach kierunku nauczania mechatronik, elektryk i elektronik, czyli w tych trzech zawodach. Cele ogólne to przygotowanie programu specjalizacji zawodowej według metodologii MES, o której to metodologii będzie mówił pan Andrzej Brejnak. Dalej, współpraca z dyrektorami szkół w celu organizacji pracy szkoły w sposób umożliwiający wprowadzenie specjalizacji i podniesienie kwalifikacji zawodowych młodzieży, ich perspektyw na rynku pracy. W projekcie bierze udział 30 nauczycieli i to, co powiedziałam, wybrańcami są uczniowie, którzy są dzisiaj z nami na tej konferencji, tylko 45 uczniów. Oczywiście po realizacji projektu, mam nadzieję, że materiały opracowane pozwolą na kształcenie dalszych pokoleń, czyli w dalszym ciągu będziemy korzystać z tych materiałów, będziemy kształcić ich w przyszłym roku i w następnym uczniów. 30 nauczycieli będzie uczestniczyć w szkoleniach. Te szkolenia są dosyć długie, bo mają 80 godzin zajęć i one dotyczą merytorycznego przygotowania do stosowania metodologii MES. Teraz dalej, szkolenia prowadzone są z wykorzystaniem zróżnicowanych metod aktywizujących. No i teraz kilka słów o programie nauczania specjalizacji z wykorzystaniem, prawda, modułów. Tutaj w pisaniu programu uczestniczy 12 specjalistów, 5 nauczycieli, 6 przedstawicieli firm dźwigowych, specjalista od metodologii MES. I bardzo dobrze się dzieje, że program opracowywany jest nie tylko przez nauczycieli, tylko właśnie wspólnie z pracodawcami, bo wreszcie my nie kształcimy dla siebie, my nie kształcimy na półkę i nie zamierzamy. My chcemy bardzo dobrze przygotowywać młodzież dla określonego odbiorcy i to jest właśnie przykład takiego przygotowania młodzieży dla odbiorcy. Mam nadzieję, że jak będziemy podsumowywać projekt, to pracodawcy będą mogli powiedzieć, jak oceniają te nasze działania w projekcie. Od kwietnia już podjęte były działania. Teraz zajęcia będą prowadzone w okresie czerwiec,
kwiecień, czerwiec, a potem od września aż do kwietnia 2012 roku w łącznym wymiarze 210 godzin. Planowane rezultaty. Te rezultaty są bardzo ważne, bo to będzie współpraca z pracodawcami, bo to będzie podniesienie kwalifikacji 45 uczniów, bo to jest wsparcie młodzieży szkolnej i zwiększenie umiejętności i szans dla uczniów w zdobyciu pracy, prawda, po skończeniu szkoły. W Warszawie i nie tylko w Warszawie mamy bardzo dużo dużych domów, bloków i w każdym z nich są dźwigi. Te dźwigi trzeba konserwować. Te dźwigi niektóre są już nam się zestarzały, a budujemy w Warszawie bardzo dużo. I jak budujemy, to musimy tam montować dźwigi. Różne są te dźwigi, widzieliście Państwo na pewno i takie bardzo nowoczesne i zewnętrzne i inne. I umiejętność ta na pewno wszystkim da duże szanse na przyszłe lata pracy zawodowej. Dziękuję bardzo. Proszę.